Uważam, że komentarz z mojej strony musi być absolutnie krótki. Wygrała drużyna lepsza. Nie wiem, czy pod każdym względem, ale pod względem istotnych elementów w czasie gry, po których zdobywała bramki, po których uniemożliwiała grę, psuła grę piłkarzom Zagłębia. Ja jeszcze miałem nadzieję, że po meczu z Lechią Gdańsk nie spotka mnie tutaj większa przykrość, ale widzę, że się myliłem. I po dzisiejszym meczu mogę powiedzieć, że ten Piast Gliwica, który podobno ma jakiś problem, pokazał, że ma co najmniej kilku zawodników, którzy zrobili mecz. Patrząc na Horado w ataku, który pod każdym względem piłkarskim i głową i nogami siał popłoch pod naszą bramką, a nasz odpowiednik z drugiej strony był w zasadzie jego tłem. Ponieważ od pewnego czasu krąży mi po głowie jedna myśl, że największym problemem Zagłębia jest brak zawodnika prowadzącego grę, tego playmakera, to uważam, że ta drużyna dzisiaj grała absolutnie bez swojego przywódcy, lidera. Jeżeli do przerwy było to beznadziejne kopanie do przodu i szukanie tam szansy z dobrze grającymi głową obrońcami, gdzie widząc, że nie możemy sobie z tym poradzić, ci, którzy grali w środku boiska, nie potrafili co najmniej kilkoma podaniami przejść pod bramkę przeciwnika i stworzyć sobie sytuację oddania ostatniego podania, a później strzału. Przyznam szczerze, że ja gdybym siedział na trybunach, to z pewnością bym nie krzyczał tak jak część kibiców, ale bym zupełnie milczał, będąc niemal przerażonym, co się dzieje na boisku. Ponieważ w międzyczasie, Państwo wiedzą, zakończyła się pierwsza runda. Muszę przyznać, że wracając ze Szczecina, miałem nadzieję, że tą drugą rundę zaczęliśmy dobrze, ale byłem absolutnie niezdrowym optymistą, że tak powiem, licząc na to, że tam na wyjeździe remis to jest dobry wynik i dzisiaj wygramy mecz. Przyjechała do nas drużyna, która walczyła o zwycięstwo i to było widać od pierwszej minuty. Jeżeli w pewnych momentach myśmy zaczęli walczyć, to się kończyło kartkami, ale żadnym efektem korzystnym dla zespołu. Muszę przyznać szczerze, że jestem ogromnie zawiedziony, ponieważ ja przyjechałem do Lubina, mając w pamięci grę co najmniej 5-7 zawodników Zagłębia wcześniej w innych klubach. A to, co dzisiaj pokazali, to uważam, że to jest może nie lekceważenie kibiców, ale to jest pewnie środek kryzysu i teraz w kontekście meczu najbliższego w Lechu Poznań. Nie wiem, czy mam prawo powiedzieć, że graliśmy zdecydowanie lepszy mecz na Śląsku, na Wiśle, w Warszawie, w Pogoni, a najgorsze na swoim boisku gramy. Coś w tym musi być. Chociaż zdaję sobie sprawę, że te kolejne porażki, jak i porażki w cudzysłowie moralne zespołu, gdzie kolejni zawodnicy są, że tak powiem, na tyle nieodpowiedzialnymi piłkarzami, że sobie zdaję sprawę z tego, jak trudny jest w tej chwili okres dla kierownictwa, aby podjąć decyzje z jednej strony drastyczne, a z drugiej strony zdaję sobie sprawę, że jeszcze jest kilka kolejek do 15 grudnia. Ktoś powiedział kiedyś, że jesień wasza, wiosna nasza.
A to chyba nie dotyczyło piłki nożnej. Jeżeli tu ma być wiosna nasza, to dzisiaj był kolejny przykład na swoim boisku właśnie. Na swoim boisku, bo klasowa drużyna na swoim boisku pokazuje klasę. Dzisiaj to była klasa, ale druga podstawówki. Nie potrafię tego zrozumieć. Ja tutaj spędzam z tą drużyną sporo czasu. Nie tylko wydaje mi się, ale uważam, że zrobiliśmy wiele dobrego i na treningach, i poza treningiem, żeby ta drużyna nie grała gorzej, ale żeby krok po kroku dokończyła rozgrywki z takim efektem punktowym, że nawet jak można było zapomnieć o pierwszej ósemce, to do końca osiągnąć wynik, po którym na wiosnę nie będzie to grało wszystko. Dzisiaj przegraliśmy w zasadzie, jeżeli chodzi o bramki, z jednym zawodnikiem, który szalał w ataku. Jeżeli nasza obrona sobie z nim nie mogła poradzić, to też jest dowód jakości naszej obrony. Nie da się ukryć. Z jednej strony można również rozumieć, że bramka pierwsza padła pewnie 50 na 50 po błędzie bramkarza, ale również mogę powiedzieć, że gdyby nie bramkarz, to by było wcześniej 2 albo może i 3-0. Trochę nie na temat nagadałem, przepraszam bardzo. Państwa też mogę przeprosić za dzisiejsze widowisko. Niestety jestem współwinny tego. Dziękuję bardzo.